Wszystkie rowy nasze są. Kurasie. O, dziękuję bardzo. Kolejny kwiatek. Kolejny dzień. Dziękuję. Nagrywasz to. Dzień drugi rowerówki. Do naszego vloga nagrywasz? Dzisiaj jedziemy na pakówkę. Tak, drugi nasza wyprawa. Złamałem tą chorągiewkę wczoraj, jak składałem wózek, bo chciałem go schować. No zobaczcie, taka nówka, no, a już złamałem. Zapomniałem, że jest chorągiewka, więc jak będziecie składać po raz pierwszy, to pamiętajcie, że macie chorągiewkę wsadzoną, bo łatwo ją złamać. Tylko zrobiła pyk. Musiałem ją skleić taśmą teraz. A dzisiaj jest prawie 17 stopni, więc dzieci tam już zdjęły kurtki. A Szymciasku sobie drzemie. Ale chrapie. Tam daleko pełno saren. Tak dokładnie ich pewnie nie widać na kamerze, bo nie mam zoomu. Ale natura w pełni. Ptaszki śpiewają. Jest fajnie. Odpoczywamy. Po obiadku zamiast siesty rowerówka. A teraz mega sprawa. Szymuś akurat zgłodniał i zobaczcie, co można zrobić z tym wózkiem. Kasia sobie do niego wsiadła. Przed wiatrem ją przykryłem plandeką. Nogi jej wystają, a ona sobie tam karmi. Jak tam, Kasiunia? Super! Super, nie? Fotel jak w domu. Cisza, spokój, nie wieje. Także dla samego karmienia ten wózek jest warty zakupu. A dzieci gdzieś mi tam pobiegły. Po drodze biegają, ale jestem nieodpowiedzialny ojciec. A żeby właśnie Kasia mogła karmić, to odpiąłem dyszel i założyłem kółko, więc kółko zawsze ze sobą wożę w bagażniku. Po to, żeby Kasia mogła karmić i żeby z dziećmi można gdzieś było wjechać do sklepu albo coś takiego. Co, Nadia? Idziemy tam głęboko, nie bierz kamery! Dobrze. No i Kasia nakarmiła, a ja zauważyłem, że jak trochę jedziemy z dwójką dzieci, to jest za mało powietrza w przyczepce, bo od kupienia jej w ogóle nie pompowałem. Więc teraz się właśnie przydaje nasza magiczna pompka, która jest... A Ania znalazła ślimaka. Pięknie, Ania. Jak go nazwiesz? Ślimak. Ślimak. Bardzo ładne imię. I mamy pompkę. I zobaczcie, jaki jest tutaj wentyl rowerowy. Także myślę, że będzie pasować wszystko. No to pompuje. No ale jeszcze zobaczymy, czy pompka ma rowerowy. Chyba ma, bo tutaj jest... Jak to pokazać? Tak. Odkręcam i zaraz chyba coś się tam przekłada i za chwilę będzie rowerowy. Ale chociaż... No nie wiem. Zaraz sprawdzimy. No ale was nabrałem. To nie jest rowerowy gwint. Przecież każdy facet wie, że to jest samochodowy gwint. A pompkę niestety mam tylko na rowerowy, więc ta pompka nie nadaje się do wózka. Zakręcam szybko i muszę jechać, bo Szymek mi zaczyna płakać. Dobra, jedziemy. Kasia już jest tam, a tu ja jestem za nią. Wczoraj mówiłem o zawracaniu tym rowerem, żeby uważać na dyszel, ale zauważyłem taki fajny sposób na zawracanie, żeby w ogóle zawracać rowerem, to nigdy w prawo, tylko w lewo i wtedy rower idzie w tą stronę i nigdy się nie zahaczy za dyszel. Więc można nawet ładnie ściąć sobie zakręt, można nawet tak zrobić i nigdy nie zahaczymy o dyszel. Więc to jest takie moje spostrzeżenie, które dzisiaj właśnie zauważyłem i doszedłem do tego. Zobaczcie, skręcam, zawracam całkowicie bezproblemowo, więc w lewo trzeba zawracać, a nie w prawo. Już jedziemy do mamy. Oprzyj się, Nadia. No to wróciliśmy. Wniosek z podróży drugiej. Trzeba mieć kondycję. Jak się tak nie jeździło na rowerze od dawna, no to jestem cały mokry, żeby jeszcze ciągnąć tą przyczepkę. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zrobiliśmy około 6 km i to jest dosyć dużo, jak dla mnie. Zakończamy dzisiejszy dzień pozytywnie, sportowo, na podróży. Jak będziemy już na podróży tam jeździć, to kondycję nabiorę, także spokojnie
cieszę się z tego nawet, że moja kondycja będzie lepsza. Dzięki temu, że kupiłem tą przyczepkę.